Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do zwykłego Minecrafta z okrojoną grafiką. Dlatego w dzisiejszym odcinku, moi kochani, was zabiorę do niesamowitego świata Minecrafta RTX. A skoro mowa o niesamowitych rzeczach, to w dzisiejszym filmie też przetestujemy sobie nowy, niesamowity laptop od Lenovo, Lenovo Legion 5. Laptop Lenovo Legion 5 siódmej generacji jest jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych laptopów gamingowych. A na rynek trafia właśnie jego najnowszy model. Laptop został zaprojektowany tak, by pasował zarówno dla zapalonych graczy, jak i profesjonalistów, którzy zabierają sprzęt na spotkania biznesowe. Doskonale przemyślana, minimalistyczna obudowa została wykonana ze starannie dobranych materiałów najwyższej jakości. Górna pokrywa to aluminium, dolna zaś mieszanka tworzywa sztucznego. Całość tworzy bardzo solidne i wytrzymałe urządzenie. Obecna generacja to również najsmuklejszy laptop spod szyldu Legion 5. Wewnątrz laptopa znajdziemy ultra wydajną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Jest to druga generacja kart tej serii, wykorzystująca rdzenie RT, zapewniając graczom oraz twórcom niezrównaną wydajność i realistyczną grafikę. Wyposażony w wąskoramkową matrycę o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz oraz jasności 300 nitów. Klawiatura cechuje się miękkim skokiem klawiszy i posiada białe podświetlenie. Pamięć RAM DDR5 o częstotliwości taktowania 4800 MHz nie pozwoli nam zwolnić urządzenia nawet na chwilę. Lenovo Legion 5 został wyposażony w najnowszy procesor 12 generacji Intel Core i7-12700H. Są to zdecydowanie najlepsze i najmocniejsze procesory, jakie zostały kiedykolwiek wypuszczone na rynek. Laptop posiada dwa złącza USB-C 3.2 drugiej generacji oraz złącze Thunderbolt 4. System chłodzenia ColdFront 4.0 gwarantuje wysoką wydajność urządzenia. Wszystkich zainteresowanych nowym laptopem Lenovo Legion 5 odsyłam do linku w opisie, tam zapoznajcie się dokładnie z ofertą, a teraz lecimy przetestować Minecrafta RTX. Zaczynamy naszą przygodę, wchodzimy w Minecrafcika, tutaj wpisujemy sobie RTX i wyszukujemy jakieś ciekawe mapy, na przykład mamy o! Średniowiecze RTX, brzmi to nieźle, sprawdźmy sobie, tworzymy świat i lecimy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Minecrafcie RTX. Skłaniam się niziutko, razem ze mną mój Velociraptor. Przekozacki jest ten raptor, dlaczego czegoś takiego nie ma w normalnym Minecrafcie? I czy możemy latać? Oczywiście, że możemy latać. Spójrzcie, moi kochani, jak ten Minecraft przekozacko wygląda. Promienie słoneczne przedzierają się przez chmury i najlepsze w RTX-ie jest to, że na przykład, patrzcie, odbicia w wodzie są mega realistyczne i widzimy, w którym miejscu są chmury. Na przykład tutaj w tym miejscu, kiedy sobie będziemy chodzili, no to mamy normalnie słoneczko. I teraz jak pójdziemy kawałek trochę do lewej, nad nami jest chmura i jest tutaj cień. Tego w normalnym Minecrafcie nie zauważymy, więc jest to naprawdę mega, mega fajne. Realistyka jest naprawdę na wysokim poziomie. Przelećmy się teraz naszą wioską i spójrzmy, jak to wygląda z góry. Proszę bardzo. Tutaj jest wioseczka. Tutaj mamy jakiś jakby pałacyk albo ratusz z takim gościńcem na środku. Mega fajnie to wygląda. I z tego, co widziałem, tutaj jest taki jeszcze ryneczek, straganik, tak jest. O, proszę bardzo, tak to jest zbudowane. Mega fajna wioseczka pod jakiś serwerek. Wy, moi kochani, dajcie mi znać w komentarzu, jak ja bym miał założyć serwer, co chcielibyście, aby było na tym serwerze. Jestem mega ciekawy, a być może w przyszłości coś ciekawego wymyślę, jaki serwerek założymy. Dobra, tutaj sobie schodzimy teraz niżej. Wow, boom! Jesteśmy w kopalni, spójrzcie na to, jak wygląda przekozacko woda. Wow, tutaj mamy diamencik. Rozwaliliśmy go. Jesteśmy w jakiejś kopalni, do której wpadliśmy. Tutaj mamy jakieś kopalnie. O kurczę, zobaczcie, jak to światło przekozacko wygląda. Zarąbiście. Dobra, mapka fajna, ale wiem, że na pewno są o wiele, wiele lepsze, więc lecimy sprawdzić kolejne. Moi kochani, jesteśmy w świecie fantazji. Może od razu podlećmy do góry. Wow, jak to szkło wygląda bajecznie. I wyjdźmy górą, zniszczmy to. A jak? Woohoo! Spójrzcie na to, moi drodzy. Tak wygląda Minecraft RTX. Coś pięknego. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Pewnie możemy sobie to wszystko w jakiś sposób zwiedzać. Gdzieś podróżować jakimiś wagonikami, coś takiego, bo to jest taki a la Disneyland. Spójrzcie na to. Tutaj mamy przepiękny pałacyk zbudowany. Jest też przeogromne koło fortuny. Oczywiście to jest diabelski młyn. I jest zabójcza kolejka górska. Spójrzcie na to. Ja osobiście na coś takiego w życiu bym nie wszedł. No ja się boję karuzel. A wy możecie dać znać w komentarzu, czy się boicie, czy też nie. O, akurat zaczął padać deszczyk. I zobaczmy, czy w deszczu coś nam się zmienia. Czy struktury stają się mokre? Coś mi się wydaje, że to chyba stało się mokre. Zobaczcie. Zmieniło troszeczkę jakby kolor. Ale nas brzydka pogoda nie interesuje. Nas interesuje przepiękny widok w Minecrafcie RTX. Przepiękne krajobrazy. Wow, co my tutaj mamy? Jakiś wulkaniczny biom. Za chwileczkę to zobaczymy, ale pierw wejdźmy sobie do środka, do tego pałacyku. Niszczymy i wpadamy. Wow, boom. O kurczę, jaki witrażyk piękny. Dobra, dropper. Wow, boom.
Spójrzcie na to, jak ten budynek kozacko wygląda. Coś pięknego. Minecraft RTX to jest totalnie inny level Minecrafta. Naprawdę. Te witraże są przepiękne. Tu przez nie światło też wpada różnego koloru. Ten pałacek wygląda przemocarnie. Ale wchodzimy sobie na biom lawowy. I tutaj mamy taką huśtawkę. Taki statek, który się buja prawo-lewo. Jeżeli ktoś z was był na takim statku, może dać znać w komentarzu. Ja nigdy na coś takiego bym chyba nie wszedł. Ale nieważne, nieważne, moi drodzy. Lecimy dalej. Tutaj jest kolejka. Joe stoi w kolejce. Czy można na to wejść? Jakoś to uruchomić? Chyba nie, ale po prostu można wejść sobie zobaczyć. Spójrzcie, jak to wygląda. Wow, coś pięknego. Dobra, idziemy teraz tym lawowym biomem. No i powiem wam, że wygląda to naprawdę mocno. Ta lawa jest faktycznie realistyczna. Nie jak taka w zwykłym podstawowym Minecrafciku. Te shadery są mega, mega mocne. I tutaj mamy wejście do tej komnaty. O kurcze. No, to już wygląda dobrze. O, jaki fajny ten. Defranik. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No i wchodzimy tutaj. Co my tutaj mamy? Klikamy. O, jest wagonik. I co ty gadasz, że będę sobie jechał wagonikiem? Spójrzcie na to. Normalnie śmigam sobie po przepięknej komnacie z lawą. Przepięknym wagonikiem. A przed nami smok tibijski. Dragon Lord tak zwany. Ale fajnie to wygląda. Naprawdę ktoś się napracował nad tą mapką. No i robi to wrażenie. Nie ma co gadać. Spójrzcie na to. Coś pięknego. I ta skała i ten smok nie jest ławiksa. Ciekawe, dokąd dojedziemy tym wagonikiem swoją drogą. Ale wygląda przepięknie. Okej, zróbmy sobie na chwileczkę dzionek. Jesteśmy już na miejscu. Przejechaliśmy się po prostu po tym biomie. I polećmy odszukać, moi drodzy, jakąś inną kolejeczkę. Bo na pewno musi tu być inna kolejka. Wow, spójrzcie na to, aquapark! Co jest? I co, że niby będę mógł sobie nią, tą zjeżdżalnią zjechać? Łódeczkę bierzemy, pyk. Stawiamy, cyk. I lecimy normalnie, spójrzcie, moi drodzy. Aquapark pełną gębą. Nie, no nie mam pytań. Ja jeszcze na tym raptorze w tej łódce. Spójrzcie na tą wodę. No woda jest krystalicznie czysta i mega fajnie wygląda. Robi wrażenie, nie ma co gadać. I uwaga, dopływamy do końca. I co? Wyskok jest. O kurczę, rampa. I uwaga, raz, dwa, trzy. I boom. Wow. Ej, pod wodą jeszcze nie byliśmy. Spójrzcie na to. Co tu się dzieje? Normalnie robi nam się soczewka. Zakrzywia nam się obraz, bo jesteśmy pod wodą. Coś pięknego. O kurcze, blaszka. Jak głupkowato pływamy tym raptorem, zobaczcie. Widać takie bańki powietrza. Jak słońce się przedziera, promyki słoneczne. No, wygląda to naprawdę mega mocno pod wodą. Wychodzimy. I zobaczmy jeszcze, co tutaj ciekawego jest dla nas przygotowane. Biom dżunglowy, palemki, te sprawy. No okej, no powiem wam tak. Ta mapka była o wiele, wiele ciekawsza od tego średniowiecza. Mamy deskę do skakania. Boing, boing. Woo, plum. Dzielnica neonów RTX. Brzmi nieźle, sprawdźmy. O, wow. Wow. Mamy drzwiczki, otwieramy. O kurczę, jaki sufit zbajerowany. No dobra, idziemy dalej. A przed nami, moi kochani, Minecraftowe Tokio albo Nowy Jork. Spójrzcie na to, jak to przepięknie wygląda. Wow! No, stojąc tutaj na budynku, to wygląda naprawdę przekozacko. Hop, zeskakujemy. Robimy jakiegoś mini parkera. Hop, parkour. Pach, 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 pach. Woo! Lecę, dolecę czy nie dolecę? Bum! No i bym wziął się zabił. Na sam dół poleciałem. O kurczę. Szczerze? Przechadzając się tędy, nie na game modzie, tylko w normalnym trybie, tym nie wiedział, gdzie mam iść. Spójrzcie na to, jak to wygląda. No, coś niesamowitego. Że komuś się to chciało budować, to ja szanuję, naprawdę. Tutaj była taka fajna maska, ja to zauważyłem od razu, rzuciła mi się ona w oczy. Tutaj spójrzcie, mamy jakieś sopelki, nie wiem, jakieś takie światła dziwne. I to jest ta maska. O kurde, dobrze to wygląda. Co to w ogóle jest za blok? Chyba szkło jakieś. No... Robi wrażonko, moi drodzy. Wejdźmy do głowy tego czegoś. O, można. To jest ze szkła. Faktycznie. Wow! Boom! Wypadłem! Spójrzcie na ten piękny zachód słońca. Tak wygląda miasto w nocy. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Ale ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda to miasto za dnia. Wygląda też niczego sobie. W ogóle te budynki robią mega, mega wrażenie. Tu mam jakieś dźwigi. Spójrzcie na to. One są w chmurach osadowione. No, mega fajnie. O, creeper! Ale czad! Ej, jak to zobaczyć, jak on wygląda w nocy? No i proszę bardzo. Tak wygląda creeperek. Mega fajnie. Minecraft RTX to jednak jest totalnie inny level. Jaram się w opór, że coś takiego istnieje. I że to się rozwija.
Nie ma co gadać. Miasto 10 na 10. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapetki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie w link w opisie, zapoznajcie się z ofertą laptopów Lenovo Legion 5 7 generacji. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!